No cóż, oficjalnie Was witam na live z My Time at Portia. Jest drugi rok. Który to był? Widzę, że po pierwszym muszę sobie przestawić G2A. Pyk. Aha. Ogólnie to ostatnio w Portii, gdzie grałam tak naprawdę, oprócz sprawdzenia tego, czy wyszła aktualizacja, to minęło wiele miesięcy, odkąd grałam w Portię. Dajcie znać, czy muza nie jest za głośno. Ale tak, hajpnęłam się i w sumie na tym to wtedy skończyłam. Czekając na kolejne aktualizacje. Trochę z tego po drodze wpadło. Wiem, że gdzieś jakąś stajnię można zrobić i tak dalej, i tak dalej. Widzę, że trochę maili na mnie czeka. Okej. Muszę sobie w ogóle przypomnieć, co jest, gdzie i tak dalej. Widzę, że dalej mi zaspomnieli skrzynkę. Dobra, bieremy. Jeszcze coś? Dobra. Maile już. W inwentory mam jakieś nowe rzeczy. Misji w sumie żadnych nowych nie mamy. Ło, mi tu pole zarosło. Jezusicku. Wydaje mi się, że w ogóle z hajsem stoję trochę słabo. A i owszem, ze względu na to, że to ostatnio rozbudowywałam pole. Kwestia, dojdźmy tu do jakiegoś konsensusu, ja mam w ogóle jeszcze jakąś randkę za godzinę. Nie wiem, czy jestem ziomkiem, którego gdzieś tam olałam i przez to nie mam bonusów, a chcę mieć bonusy, więc... Czy hajtnęłam się, o tak powiem. Hajtnęłam się z... nią. W sensie sam, bo nadawała najlepsze bonusy. A teraz chyba z Arlo się znowu zgaduje, bo chcę od niego bonusy. A propos walki. Czekajcie, bo mam syf w ekwipunku. Z syfem w ekwipunku też biegać nie będę. Nie ukrywam, że bardzo miło, że sobie tutaj tak wracacie, o. Mam nadzieję, że się spodoba. Gdzie ja co mam? W tych skrzynkach, tam chyba miałam drewno, o tu mam te. A, ty mówisz o realu, to... To bardzo jest skomplikowane. Co to daje? Dobra. No w Portii się trzeba hajtać dla profitów. Nie ma, tylko kasa tam spokojnie, wiesz.
Weź go od ten teguj, biedak, nie wie o co chodzi. Dobra. Dom na levelu drugim mamy. Lin, kurde. Skąd ja wezmę 5 lin? Ona stanie, co mi potrzeba? 5000, 20 stąd brików i 20 iron barów. To nie jest takie słabe. Już. Stajnie będziemy sobie mogli pierdyknąć za jakiś czas. Petra to była ta ciemnoskóra. Ja mam randewus. Co? Przecież jestem z nim chętnie, to po co ja bym z nim randewu? No dobra. Czemu jest od niej tyle niższa? Sicho, no bo najlepiej biegać po mieście z siekierą. Mam potrzebę przynieść ze skrzynki, bo kiedyś to przy sobie nosiłam. No dobra, lecimy. Ale jest mi smutno, że mam posadzić z takim karzełkiem. W ogóle muszę zobaczyć, z czego się robi lina. Zawsze biegam po Częstochowie z siekierą. A miniaturkę do God of War'a widziałeś? To był czysty pokaz tego, co gdzieś tam robię. To na... Czy można komuś dać glinę na prezent? Nope. Chyba, że to bardziej z tych do tkania. Koton. Muszę zobaczyć, czy gdzieś nie mam. Plant fibery to mam. Czy mam gdzieś wełnę, to nie wiem. Wydaje mi się, że skrzynkę z jakimś takim syfem to mam w środku, w domku. Chcę 6. Z drugiej strony myślę, że mogę wziąć jeszcze te 10. Bo może doszło jakieś nowe ta. Mam 1,67 m.
Zobaczymy, czy mogę posadzić. Będzie z tym ciężko. Czy Stardew... No powiem szczerze, nie jestem do końca przekonana. Może kiedyś, ale... Jeszcze nie teraz. No bo się kierą najlepiej, nie? Zim. Ale siekiera ogólnie jest taka dość wielofunkcyjna, nie? Wiele rzeczy można robić, jak się ma siekierę. Ha, i czekaj na tych... Mój ulubiony typ questa. O, Arlo. Elo. Kiedyś nie dawał więcej za miecza? Redram totalnie. Gdzie ja się chciałam dostać? Przenieśli mi to? Dajcie mi chwilkę, sobie tylko kropelki do oczu zapuszczę. Bo coś tak czuję, że mi zaraz wypłyną. Ale no nie wiem, no możesz robić za fryzjera. Możesz właśnie pomagać otwierać drzwi. Drzwi, Boże Święty. Niedzielny poranek tak działa. Co tam mi za cień nachodzi? Aha, random cień. Pójdziemy się pobić, pozbieramy rzeczy, może coś posprzedajemy. Może jakoś ten... Hajsem sobie dobijemy. No to jestem na nogach od 7. W ogóle wczoraj dla was nagrywałam 4 odcinki z gier na PS-a, do których się dorwałam w ostatnim czasie. Między innymi jedną zobaczycie dzisiaj. Jak dla mnie trochę cena niewspółmierna do efektów. No i... Właśnie nagrywałam wczoraj te odcinki, aż się trochę słabo czułam po południu. To
zaczęłam je nagrywać później niż miałam w planach. Ale mi się udało, mam nadzieję, że wam się spodobają. Kasia, mam nagrany jeszcze jeden odcinek. Będę nagrywać na dniach. Natomiast motyw był taki, że... Ten umarł, nie umarł. Motyw był taki, że... Właśnie dzisiejsza gra typu Kapitan Pazur, to wam chyba mówiłam. Wybaczcie, ale się tu po prostu zakołopuśkałam na tym mordowaniu. Natomiast właśnie... Fajnie sobie spędziłam czas, ale zanim to zmontowałam, zanim to wyrenderowałam, to już było dość późno. A szczerze mówiąc, i tak myślałam o tym, żeby zrobić tego live'a, pomimo tego, że będzie późno. W sensie taki był plan, ale później czekając, aż się render skończy, zacząłem grać w God of War'a i... Do drugiej w nocy siedziałam w God of War'ze i... Dopiero po pierwszych się skapnęłam, że też chciałam robić live'a po 22. Więc... że dobrze im poszło. A właśnie wczoraj byłam zaskoczona, bo po pierwsze w... Już wam mogę powiedzieć, że pierwszą grą, którą nagrywałam, jest Dead Road to Canada. Myślę, że warto obejrzeć, bo epicznie się kończy odcinek. Ja myślałam, że padnę. Po czym nagrałam... jak to się nazywa? A, City of Best też mi poszło lepiej niż zazwyczaj mi idzie. Nie, Skyrim w tym tygodniu nie będzie. Nie wiem, kiedy będzie Skyrim, jeśli mam być szczera. Raczej później niż prędzej. I ten... Później dla was nagrywam grę, która będzie dzisiaj. Jeszcze nagrywam jedną gierkę, która nie ukrywam, że mega mi się podoba. I po prostu nie mogę się doczekać, aż wam ją będę mogła pokazać. Ona jeszcze ma embargo, niestety. Bo tak to już był z niej dzisiaj live. Ale niby taka gierka w stylu takich, no może trochę dla dzieciaków, a tu po prostu przekozak. Brawo, że w to wlazłam, naprawdę może sobie ze mną dumni. Będzie jak ją będę miała. Raczej ciężko ją nagrać jeszcze jej nie posiadając. Ale to zazwyczaj tak z grami jest. Jeśli ich nie ma, to się ciężko nagrywa. Ech.
Dysk. Czy tutaj jeszcze jest jakaś skrzyneczka? No. Witam, witam wszystkich przybywających. Ale jakkolwiek dziwnie to nie zabrzmi, to bywa lekko problematyczne, jeżeli się dostaje jakąś fajną grę przed premierą i się czeka, aż będzie ją można ogrywać. Wtedy się ma na wyciągnięcie ręki, wierzy się, że żeby się pograło i może się pograć, ale nie, bo... No. Znaczy, na pewno będę chciała sprawdzić cztery pory roku w Simsach. I... Jako, że ogólnie lubię ten dodatek, to mam nadzieję, że... Że będzie to fajnie zrobione. Jeszcze mam jeden problem, bo jeżeli coś dostaję od zagranicznych twórców, to jako godzinę zejścia embargo mam zagraniczną, wtedy nigdy nie ogarniam, która to będzie na nasze, że tak powiem. Zawsze sobie wolę dla pewności poczekać na następny dzień i wtedy to ciepnąć. Nie, no myślę, że już puszczą wszystkie. Raczej też na razie nie. Późno zaczyna robić. No to mi też daje staminę, to też mi daje staminę. Nie mam nic na życie. Aha, no to GG. To nie idziemy tu na bossa. Witam, witam wszystkich prawie rannych ptaszków. Przy czym prawie to robi wielką różnicę. Mamy godzinę 11:30. Czy ja się zazwyczaj staram tak, żeby... Jeżeli nawet jakąś nową serię planuję, to wolę wam nagrać pierwszy odcinek, żebyście wy go zobaczyli i wolę się w kolejnym odcinku odnieść do tego, co gdzieś tam piszecie, więc zazwyczaj czekam. Nie wiem, tak skrycie liczę, że wam się te gry, które będą się pojawiać w takich randomowych odcinkach w najbliższym czasie będą podobać i... Ja to jestem porąbana, przecież ja tam miałam wyjść. To jest wyjście zamknięte. No, 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 no. A dobra, tutaj cofało. Chcę wyjść, bo taki ten. Balin to jest nasz kumpel. Zresztą
Był swego czasu nawet na nagraniu. W sensie był nagrywany wywiad z krasnoludem. Wiele lat temu, na samym początkach YouTube'a, bo my się wtedy poznaliśmy i tak... że tak powiem, znajomość i przyjaźń rozkwitła. Głupsko, Bitam już śpi. Masz buzi. Bardzo dziwnie to wygląda. O, a mam też interakcję wobec kota. Możemy go tyltolić po psusiu. Urocze. Ja kiedyś usunęłam... usunęłam swoje początkowe filmy i... nie ukrywam, że bardzo tego żałuję. Sześć dni, ja mam nadzieję, że to jest stan. A tutaj już mi diagram, no dobra. Ja myślę, że usuwanie starych filmów to jest jedna z gorszych rzeczy, jaką można zrobić. Gdzie ten żuraw? Oh my god. Uff. Ujujujuj. Trzeba zobaczyć, czy możemy ulepszyć i co nam jest potrzebne do ulepszenia. Pięć tysięcy stone bricki iron bary. Czekajcie. Nowoczesny screenshot. No co by tego nie sprawdzać po 10 razy. Poczekaj. Udaję, tam parę razy kanał zmienił, więc wszystko jest możliwe. Nie chcę z tobą gadać. Suń dupę. No suń dupę, chłopie. Ten chce duże pipy, ta chce kloty, to nie. Ten też nie. O, water engine. To może być dobre. Bardzo możliwe, że wywalił. Natomiast nie wiem, nie chciałabym wywalać konta na YouTubie. Nawet jak przestanę nagrywać filmy, to... chciałbym, żeby to zostało. Water engine, water engine.
Dwa small engine, 5 old parts. Okej, to mamy. To też mamy. Steel plates. Są pod takie kółeczka. To nie są? O nie. To jest to. Nie mam przepalonych. Mam. O, nawet te dwie będę mieć. Muszę zobaczyć tą kurtkę. To by były steel plates. No i to już będzie. Czekajcie, myślę, bo jeszcze zaraz burdel zrobię w skrzynkach. O, tego bym nie chciała. Pokaż mi, co to można sobie. 20,90 ten. A, czyli to mogę sprzedać. I teraz jeszcze jedna rzecz. Komu ja mam oddać? Okej, Antonowi. Zalo, ale o kogo chodzi, bo chyba no ogarniam. Obawiam się, że dalej będzie można wziąć tylko jednego questa, a zaraz to sprawdzimy. No, 3600 już wpadło. O! Nie! Można brać więcej. To mam nadzieję, że mam zrobione. Kasia, jakie piękne określenie. Siemka, siemka. No, a czemu by nie? O, już przekroczyłam w ogóle. Dobra. Teraz jeszcze tylko będę musiała zobaczyć, jak ja tam stoję ze sztabkami. Dobra, to rzeczy trzeba tutaj pochować. To zostaje. To mogą sprzedać w sumie. Iron wooden plank. Nie mam. Serio?
No dobra. Kraftuj. To dobrze, że tego nie sprzedałam. Dobra, i tutaj wsadzamy sobie. Aha, tu tutaj też są rureczki. Sztabeczki. No dobra. W jeden sobie nacisnąłem szybą, że coś wyłączyłam. Ale jest okej. Okay.